Odwaga, determinacja i chęć niesienia pomocy innym. Ostatnia fala pożarów kolejny raz pokazała, jak bardzo są potrzebni i skuteczni. Według badań opinii społecznej to jeden z najbardziej poważanych zawodów w Polsce – strażak. I tak jest od lat. W ostatnim sondażu aż 84% badanych wskazało, że to właśnie im ufa najbardziej. W maju przypada święto Straży Pożarnej, a jest co świętować. Karolina Komada. Choć w ubiegłym roku jednostki Straży Pożarnej w województwie śląskim interweniowały o 10 tysięcy razy mniej niż w poprzednich latach, to skutki tych pożarów są nieodwracalne. Nieodwracalne, ale w znacznej mierze minimalizowane przez strażaków, którzy często narażają swoje życie, ratując innych. Aspirant Damian Golański, mając 12 lat, wstąpił do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Teraz pracuje w Komendzie Wojewódzkiej. O swojej pracy mówi, że to jego pasja. Niebezpieczna pasja, bo tylko w tym roku, będąc poza służbą, dwukrotnie wszedł do płonących budynków, by ratować ludzi. To jest taki impuls i ja do tego, bo wtedy trzeba po prostu, jak się komuś krzywda dzieje, trzeba pomagać. Tak jest przy każdej akcji, jeżeli, no i mówimy tutaj o akcji takiej, tak jak w moim przypadku tutaj, że jestem sam, no trzeba działać, trzeba podjąć jakieś tam może i ryzyko, ale będąc przy akcjach takich, gdzie wyjeżdża Państwowa Straż Pożarna, gdzie wyjeżdża zastęp, 6 strażaków bądź więcej, no to ryzyko jest takie troszkę już rozłożone na wszystkich ratowników. Ryzyko, które zostało docenione. Podczas tej samej uroczystości strażacy otrzymali odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wiele wyróżnień, ale wiele też interwencji strażaków. Muszę powiedzieć, że jest to województwo, gdzie powstaje najwięcej ilość zdarzeń, 63 tysiące rocznie w zeszłym roku. Trzeba naprawdę podziękować strażakom za ten trud, za poniesioną pracę, bo strażacy w województwie śląskim się bardzo angażują. Prosiłbym podziękować i strażakom zawodowym, i strażakom ochotnikom. Strażacy ochotnicy są nam niezmiernie potrzebni i wspierają nas w swoim działaniu przede wszystkim poza ośrodkami miejskimi, poza dużymi miastami i właśnie na terenach wiejskich ich pomoc jest bardzo nieoceniona, bardzo potrzebna. Potrzebna jest też współpraca z władzami województwa na wielu płaszczyznach. To jest zarówno kwestia uczestnictwa w sztabach wtedy, kiedy dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń, no ale to jest także kwestia wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej wtedy, kiedy mówimy o różnego rodzaju inwestycjach, działaniach, przygotowywanie strażaków do różnego rodzaju działalności. Po każdym zdarzeniu, takim jak na przykład pożar w Siemianowicach, staramy się wyciągać wnioski, przygotować różnego rodzaju rekomendacje na przyszłość. Państwowa Straż Pożarna nieustannie się rozwija. Na przestrzeni ostatnich 20 lat Wojewódzka Straż Pożarna pozyskała 155 milionów złotych na sprzęt. Wszystko po to, by pomagać. Niezmiennie, zawsze dla bezpieczeństwa mieszkańców, dla ich zdrowia, dla ich życia i ochrony mienia.